Głównie w warunkach polskich to są pacjenci, którzy mają przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C. To jest największa grupa. Wszyscy ci, którzy mają marskość wątroby spowodowaną hemochromatozą czy innymi przyczynami, na przykład alkoholowa marskość wątroby, pewnego rodzaju toksyny jak aflatoksyny i szereg innych czynników fizycznych i chemicznych, które mogą uszkodzić miąższ wątroby, pewne bloki enzymatyczne, także tutaj jest wielokierunkowa sprawa dotycząca rozwoju raka wątrobowo-komórkowego. Tak do końca nie zdefiniowano tutaj przyczyn związanych z dalszej kolejności, z prognostyką tego typu raków. U części chorych rozwija się rak wątrobowo-komórkowy bez podłoża zapalenia wątroby typu BC czy innego toksycznego uszkodzenia. Są to pacjenci, którzy nie mają czynników prognostycznych, natomiast rozwijają też raka wątrobowo-komórkowego. Na przykład takim wariantem raka wątrobowo-komórkowego jest wariant fibrolamela, w którym dotyczy to ludzi młodych bez właśnie towarzyszących zmian zapalnych.